Jest tak naprawdę wiele pomysłów na to, jak można kupić mieszkanie taniej niż średnia rynkowa. Tak naprawdę można wyjąć kilka takich najpopularniejszych pomysłów. Przede wszystkim jest to kupno mieszkania, którego za bardzo nikt nie chce inny kupić, na przykład w suterenie albo na poddaszu. Takie mieszkanie trzeba zaadaptować, troszeczkę ma ono wad, ale na pewno będzie tańsze. Można skorzystać z jakiejś promocji i kupić mieszkanie nowe z kolei u dewelopera, na przykład mieszkanie gdzieś na obrzeżach miasta, w przedsprzedaży, na wczesnym etapie budowy. Ono też będzie dużo tańsze, ale no, znowu ma jakieś wady. Można także kupić mieszkanie stare do remontu, które będzie wymagało inwestycji czasu, inwestycji pieniędzy, ale na pewno też pod kątem ekonomicznym będzie to opłacalna inwestycja. Można także poszukać nieruchomości na licytacjach komorniczych. Tutaj możemy oszczędzić nawet 1/3 wartości mieszkania, ale też rozwiązanie takie ma jakieś tam wady. Bo oczywiście też wszystko zależy od danego przypadku, ale prawie 100% taniej można kupić mieszkanie, jeżeli kupuje się je na przykład wykupując je od lasów państwowych. To jest jakoś tak, że w zależności od stażu pracy dla pracowników lasów państwowych i od tego, jak długo się w danym mieszkaniu mieszkało, są jakieś tam bonifikaty i tam można kupić nawet mieszkanie za 5%. No, ale to jest przeznaczone dla bardzo niewielkiej grupy klientów. Ja myślę, że lepiej skupić się na takich popularnych rozwiązaniach. No to tutaj, kupując mieszkanie od komornika, możemy oszczędzić 1/3. A jeżeli zdecydujemy się na mieszkanie nowe od dewelopera i zdecydujemy się na przykład gdzieś na obrzeże miasta, kupimy mieszkanie na wczesnym etapie budowy, czyli tak zwaną dziurę w ziemi, to cena myślę, że będzie stanowiła około połowy ceny gotowych mieszkań w atrakcyjnych dzielnicach, czyli mamy tutaj 50% oszczędności. No i to jest taka rzeczywiście spora kwota, jaką można zaoszczędzić.